Dobra, na razie to top 10 gier, których nikomu nie udało się przejść. 2048. Dobra, cicho, oglądaj. Coś się stanie w 2048. 2048. To nie liczba, a nazwa gry. Zasady są banalnie proste. Do dyspozycji mamy planszę o szerokości i długości 4 bloków. Na samym początku dysponujemy dwoma kostkami o numerze 2. Jeżeli uda nam się je połączyć, dostajemy jedną kostkę o numerze 4. W grze możemy tylko wykonać 4 ruchy. Przesunąć wszystkie kostki w górę, w dół, w prawo, w lewo. Cały problem polega na tym, że co jedno przesunięcie, czyli kiedy wykonamy jakikolwiek ruch, pojawiają się nowe kostki na mapie. A jeżeli cała plansza... Ty, no on pokazuje obrazek, gdzie ktoś wbił 65k, czyli przeszedł tą grę chyba, ta? No bo jak 2048, to ma więcej. Plansza zostanie wypełniona, przegrywamy. Dlatego trzeba wykazać się odrobiną myślenia i łączyć kostki odpowiednio szybko. Jak sama nazwa mówi, jeżeli uda nam się stworzyć jeden blok, który ma... Witam Liczy, dziękuję za 13 lat, witam. Witam pasożyta. Witam pasożyta. Wartość 2048, wygrywamy całą grę. I wiecie, w tym odcinku pokażę wam rekordy świata lub nawet same gry bez rekordów, których nie da się przejść lub przejście lub pobicie tych rekordów jest wręcz niemożliwe. I pewnie zapytać się, co trudnego może być w przejściu tej Ty grałem w to chyba na Pegasusa. To jest stara gierka? Czy to jakaś nowa? Z tej gierki. Otóż jak się okazuje, bardzo wiele osób przeszło bez Jak ciszej, za głośno. Problemu tą grę, więc pewnie chodzi o to, aby przejść ją w odpowiednim czasie. Otóż też nie zgadliście. Ta gra 2040... Podobno już ktoś za to zjechał na Twitterze, że przez to, że zrobił... No wczoraj to oglądałem, Saulek. Jak szukałem filmików, gdzie ktoś go obraża, ale nie mogłem znaleźć niestety. Abym obejrzał. 8 ma swojego brata bliźniaka, a właściwie kopię, o nazwie 900719925474092. I aby wygrać tą grę, ty, trzeba dojść IP aż podał do 9 Lipton. Biliardów punktów. Dojście do takiego wyniku na standardowej planszy 4x4 jest po prostu niemożliwe. Dlatego autorzy rozszerzyli tą planszę, tak aby osiągnięcie takiego spektakularnego wyniku było choć trochę możliwe. Co prawda jeszcze nikomu na świecie nie udało się przejść tej gry do samego końca. Ale jedna osoba z użyciem cheatów doszła do samego końca, więc zastanówmy się, ile dni albo lat zajmie wygranie całej tej gry. Na świecie są osoby, które przeszły grę 2048 w mniej niż minuty, ale dla naszej kalkulacji przyjmijmy, że osoba, która będzie grała w tą grę, do której trzeba zdobyć 9 biliardów punktów, będzie zdobywała 4000 punktów na minutę. A więc jak możecie teraz zauważyć, wykonałem wymagane kalkulacje, następnie przeliczyłem minuty na lata. Osoba musiałaby grać ponad 4 miliony lat w tą grę z prędkością 4000 punktów na minutę, aby ją przejść. A więc nic dziwnego, że żadna osoba... Ty, musiał coś pomylić, serio? To ci nie da jednak. I nie przeszła. Ale powracając do YouTubera, który użył cheatów, aby jak osiągnąć taki wynik. Witam, jak się okazało, Suzy. Gra nawet ma zaprogramowane zakończenie i pokazuje się napis, że wygrałeś. Być może programista, który Bad tworzył tę grę, miał nadzieję, że ktoś w końcu ukończy jego grę. Numer 2. Hill Climb Racing. W tej grze nie ma żadnego zakończenia, ale ostatnio nagrałem o tym odcinek. Ja jeżeli ktoś chce zobaczyć, to zapraszam bardzo. Ale w skrócie, jednej osobie udało się przeteleportować na absolutnie możliwą najdalszą liczbę, jaką tylko pozwolił mu telefon. Ty zagrał. Było to 34 tysiące trylionów kwintylionów. Oczywiście nie można dojechać do tego miejsca z trzech głównych powodów. Pierwszy jest taki, że niestety ludzie mają ograniczoną ilość życia i nie mogą grać przez miliony lat, aby dotrzeć na koniec no tej jak gry. Nie? Drugi powód jest znaczy taki, że nawet dzisiaj. Jeżeli ktokolwiek chciałby przejść tą całą grę, dzisiaj? To po przejechaniu kilku milionów metrów gra automatycznie zatrzymuje nasze auto i nie możemy jechać dalej. Gra co prawda na początku puszcza nas dalej, ale im dalej jedziemy, tym gra zatrzymuje nasze auto na dłużej. I trzeci powód, na 2-miliardowej kratce znajdują się wielkie urwiska, przez które większość aut nie może przejechać. Co prawda jest to do ominięcia przez wzięcie odpowiednich pojazdów, które potrafią latać. Fajna tak czy inaczej gierka. Dojście do 34 tysięcy trylionów kwatrylionu, sorry, 34 tysiącu
trylionów, kwatrylionów. Sorry widzowie, tyle razy już to powtarzałem, że mój umysł w ogóle nie myśli. W każdym razie na samym końcu mapy Hill Climb Racing mapa jest całkowicie płaska. Ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, bo mega zależy mi na subskrypcjach. Jak nie trudno się już domyślić stałym widzom, o odległych lądach dowiedziałem się od Roxembe. W Minecrafcie świat nie jest nieskończony i gdy przeteleportujemy się wystarczająco daleko, możemy bez problemu dojść do miejsca, w którym znajduje się granica, przez którą nie można w żaden sposób przejść. Nie da się przejść, ale dalej jest nadal świat, wytyfy, po co? Teoretycznie. Natomiast w starszych wersjach gry, takich jak 1.7.3 beta, nie znajdowała się żadna granica, a na samym końcu mapy znajdowały się tak zwane odległe lądy, czyli miejsca, w którym mapa była naprawdę zdeformowana. Poza tym, że gra doświadczał gigantycznych lagów, to teren sięgał ostatniej kratki. Ej, lepsze to niż ci widzialna ściana. Znaczy widzialna, ale jest... No wiesz o co chodzi. Fajne, że dochodzisz do takiego miejsca i tak tu nikt nie dojdzie, bo to jest tak daleko, ale takie coś... Zarąbiste. To teren sięgał ostatniej kratki. Z początku Notch, czyli pierwotny twórca Minecrafta, oświadczył, że nie da się przejść do odległych lądów na trybie gry Survival. Notch powiedział to, ponieważ ilość bloków potrzebna do przejścia na sam koniec mapy była tak absurdalna, że wydawało się, że nikomu w najbliższym czasie nie uda się tam dotrzeć. Ale będąc bardziej precyzyjnym, wymagane było przejście ponad 12,5 miliona metrów, aby dotrzeć właśnie tam na sam koniec mapy. Ktoś i w końcu, mimo tej całej absurdalnej długości, jaką trzeba było przejść, jednemu graczowi się to udało, a mianowicie jest to Kilo Crazy Man. Zajęło mu to aż 9 miesięcy, a cały swój postęp wrzucał na YouTubie, z czego niektóre filmy trwają 11 godzin i po prostu gościu chodzi nie robiąc nic, tylko idzie przez 11 godzin. Kilo Crazy Man czasami wrzucał po 2-3 odcinki. Chłop dziennie tyle godzin szedł prosto w Minecraft przez 9 miesięcy. Ja pierdzielę, jaki syzyf pieprzony. Odcinki dziennie, jak po prostu sobie idzie w Minecrafcie do przodu. Zobaczcie sobie teraz reakcję Kilo Crazy Mana, gdy wreszcie po 9 miesiącach udało mu się dotrzeć do odległych... Ale że on w ogóle, czemu on tak dziwnie chodzi, ty? Tak go teleportuje. Musi dotrzeć do odległych lądów. Boska reakcja. Numer następny. Desert Bus. W tej grze jesteśmy kierowcą autobusu, który podróżuje do Las Vegas. Punktem początkowym jest Tucson. Jedyny problem jest taki, że gra działa w czasie rzeczywistym. To znaczy, że wszystko dzieje się tak jak w rzeczywistości. Przez 8 godzin musimy jechać praktycznie do prosta. W grze nie dzieje się nic innego, no chyba, że zjedziemy na bok i zatrzymy silnik. To wtedy przyjeżdża po nas laweta i odholowuje nas na sam początek, zgadliście, też w czasie rzeczywistym. Jedyny mankament jest taki, że busa znosi ciągle na prawą stronę, więc co jakiś czas trzeba przyciskać przycisk w lewo, aby bus jechał prosto i nie musiała go odholowywać laweta. Jeżeli pokonamy tą całą drogę z Tucson do Las Vegas, która trwa aż 8 godzin, to dostajemy jeden punkt. Co prawda twórcy gry kiedyś zapowiedzieli, że osoba, która pierwsza zdobędzie 100 punktów... Ty, dałbym radę to przejechać w 8 hych. Muszę takiego live'a zrobić, tylko jadę. Song request, a się puści iluj. Punktów w tej grze dostanie przejażdżkę właśnie z Tucson do Las Vegas, tylko że prawdziwym busem w prawdziwym życiu. Nie znalazłem nigdzie informacji, czy ta wycieczka w końcu się odbyła, ale najprawdopodobniej nie. Do przejścia całej gry potrzeba więc ponad 800 godzin, ponieważ każda runda trwa 8 godzin. Czekaj, miało być 8 godzin, nie 800. Godzin, a my potrzebujemy przejść 100 rund, aby uzyskać 100 punktów. On gada o tym, o nagrodzie. Ty, jak TV gry jedzie? Na YouTubie znalazłem wycinek z live'a z twórców właśnie tej gry. Powiedzieli oni, że maksymalna ilość punktów, jaką możemy zdobyć w tej grze, wynosi 99. I z samego początku, kiedy ta gra powstała, wszyscy myśleli, łącznie też z twórcami, że maksymalną ilość punktów, jaką można zdobyć w tej grze, to jest 100. Jednak okazało się to być nieprawdą i maksymalny wynik, jaki kiedykolwiek zostanie osiągnięty w tej grze, to 99 punktów. Pisały o tym różnorakie... Czyli czekaj, powiedzieli, że nagroda będzie za 100, za 100 punktów, a da się zdobyć 99, tak? Czyli nie okłamali, po prostu no nie da się i tyle od początku mówili, że się nie da, tylko naokoło.
strony oraz sami twórcy nawet się o tym wypowiadali, ale mimo to nadal nikomu nie udało się przejść całej tej gry. Przynajmniej nie udało mi się znaleźć żadnej osoby, która by rzetelnie doszła do samego końca z dowodem na to, że nie używała cheatów, ponieważ limit 99... Znaczy, że nie ma osoby, która przejechałaby 100 razy w to i z powrotem, ta? ...punktów został odkryty tylko przez to, że jeden cheater po prostu zhakował tą grę, także był w stanie dojść do samego końca. Okej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ty, przejechałbym sobie raz taką traskę, nie? Zapieprzyłbym sobie taką traskę. Na live'ie. Co ty na to? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć urok!